Jak informują władze powiatu pruszkowskiego, po długich miesiącach przygotowań rusza najważniejsza inwestycja tej kadencji. W zeszłej była to budowa nowego budynku Liceum Ogólnokształcącego imienia Tomasza Zana w Pruszkowie. Teraz przyszedł czas na realizację kolejnego projektu edukacyjno-budowlanego. Mowa, rzecz jasna, o nowej siedzibie ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie. Uruchomiliśmy najważniejszą inwestycję tej kadencji w powiecie pruszkowskim. Jest to budowa nowego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Wapiennej. Poprzedni obiekt w tym miejscu budowany był w latach 60. i w tej chwili nie spełnia wymogów i oczekiwań jego użytkowników. Ze względu na misję szkoły wspomniana inwestycja jest nie tylko złożona, ale również pochłonie ogromne koszta. Jak podkreśla starostwo, bez wsparcia prace nad nową siedzibą ruszyłyby znacznie później. Inwestycja w koszcie ponad 40 milionów złotych przygotowana przez powiat pruszkowski uzyskała wsparcie ponad 4 milionów złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Mamy również umowę z Fundacją Pruszyńscy na wsparcie tej inwestycji do 50% realizacji zadania. Na początku oczywiście pierwsze problemy, pierwsze niepokoje związane z rozpoczęciem robót, ale wszystko idzie zgodnie z harmonogramem i mamy nadzieję, że pod koniec przyszłego roku będziemy mogli Państwa zaprosić na otwarcie tego obiektu. Przypomnijmy, inwestycja ma zostać zrealizowana dwuetapowo. Pierwszy obejmie budowę budynku z przeznaczeniem na ośrodek dydaktyczno-terapeutyczny wraz z kuchnią, stołówką i świetlicą. Dodatkowo powstaną sala sportowa, boisko wielofunkcyjne, bieżnia, plac zabaw oraz przyjazne dla oka tereny zielone. Drugi etap zakłada budowę specjalistycznego internatu.